program zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Środa, 9 listopada, Mariusz Studzienny, Ania Święcicka. Bardzo pięknie Państwa witamy. To sonny dzień dla Stanów Zjednoczonych. Wybierają bowiem prezydenta. W zasadzie już wybrali. Z tych pierwszych głosów elektorskich wynika, że tym prezydentem ma być Donald Trump. W poranku połączymy się z Opolanką, Eweliną Bernacką, wieloletnią dziennikarką Radia Opole, która opowie o swoich pierwszych wrażeniach w Stanach około północy, przynajmniej w tej części Stanów Zjednoczonych. Ewelina specjalnie dla nas śledziła serwisy amerykańskie i podzieli się tymi swoimi pierwszymi wrażeniami. Tak, i powie, dlaczego w sumie ludzie tak zagłosowali, choć twierdzą, że wcale to nie jest szczęśliwy wybór. Tak, niby załamani, a jednak sami tak głosowali. No to tak zupełnie na margines. Odlot zupełny pana absolutnie prezydenta. Ale jednak wracamy do Polski, szczególnie na Opolszczyznę. Drodzy Państwo, dzisiaj u nas wspaniali goście, ciekawe tematy, no i takie w sumie bardzo ważne też. Zacznijmy od medycznego tematu, prawda? Dokładnie. Grypa bostońska ponoć jest na Opolszczyźnie dosyć powszechna, a także ospa znowu zaczęła się. Dzisiaj specjalistka w tym temacie, pani doktor, pediatra, która opowie, jak to bardzo groźne i czy groźne, jak zapobiegać, jak leczyć, kiedy należy udać się do lekarza i wszystko związane oczywiście w tym temacie. Z ważnym tematem bulimii i anoreksji też się zmierzymy, ale w sposób artystyczny. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu robi specjalną akcję, do której zapraszam młodych ludzi. Co to takiego? Powiemy oczywiście w programie. Za chwileczkę wystąpi również u nas zespół Rytmix z Niemodlina, który zdobył Mistrzostwo Europy w tańcu nowoczesnym. Państwo będą mogli zobaczyć dwa układy dzisiaj w programie Opolskiego Poranku. Ale zanim jeszcze życzenia. Ależ oczywiście, Teodor i Genovefa, drodzy Państwo, dziś świętują, tak więc wszystkiego dobrego. I dzisiaj jest dobry dzień na to, żeby coś wynaleźć. Dzisiaj jest Europejski Dzień Wynalazcy, proszę Państwa. A wynalazł prognozę pogody Arkadiusz Panecki. Witamy bardzo pięknie, Arku. Mroźno dzisiaj. No, mroźno, dlatego ja też pozapinany pod samą szyję. Początek zimy dziś, właściwie te pierwsze oznaki, a ten, kto rano wstawał i musiał skrobać szyby swojego auta, ten doskonale o tym wie. Początek zimy pod względem temperatury, która nie powinna przekroczyć dziś 5 stopni, ale także pod względem opadów śniegu, które dziś mogą pojawić się na Opolszczyźnie. Spójrzmy na mapę. Na mapę najcieplej powinno być w Kędzierzynie Koźlu, gdzie synoptycy przewidują 5 kresek na plusie. Kędzierzyn powinien być dziś także najpogodniejszą miejscowością. Jeśli gdzieś na Opolszczyźnie zobaczymy promienie słoneczne, to właśnie tam. 4 stopnie w Opolu, tu duże zachmurzenie i możliwe opady deszczu ze śniegiem, natomiast nieco chłodniej w pozostałych miejscowościach. 3 stopnie w Nysie, Brzegu, a także Oleśnie. Wiatr będzie wiał w kierunku południowo-wschodnim. Ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Chłodny poranek, tak jak wspominałem, zwiastujący nadejście zimy, dlatego musimy się na wszelkie sposoby rozgrzewać. Już teraz Państwa rozgrzeje w naszym studio zespół Rytmix z Niemodlina. Zapraszam na występ. Drum going around like bum bum bum. Going around like bum bum bum. Welcome to the tea party. You wanna be my bee?
z zespołem Rhythmix jeszcze dzisiaj spotkamy się. Tymczasem jesteśmy na łączności telefonicznej ze Stanami Zjednoczonymi. Ewelina Bernacka-Ford, witaj bardzo pięknie, Ewelinko. Dzień dobry, cześć. Witam was. Która u was po północy, tak? O, i ze spada chyba jest też. Tak jest, ale Ewelina śledzi oczywiście bieżące wydarzenia związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Zaskoczenie, bo wszystko wskazuje na to, że Donald Trump jednak wygra te wybory. Zaskoczenie, że właściwie to niezwykłe, że jest po północy, my nadal nie znamy oficjalnych wyników, choć wszystko wskazuje na to, że Donald Trump będzie kolejnym prezydentem USA. No i otóż właśnie, co za niespodzianka. Jest dobre porównanie tych wyborów do wyborów Wielkiej Brytanii za wyjściem z Unii Europejskiej. Świat był przekonany, że to się nie stanie, tak jak i Ameryka była dość pewna, że Hillary wygra, a jak widać świat idzie w innym kierunku, Ameryka idzie w innym kierunku i to są właśnie pierwsze komentarze, mimo że na razie jeszcze nie wiemy, kto wygrał. Jesteś zaskoczona tym, Ameryka jest zaskoczona tym wyborem, bo mówiło się o tym, eksperci o tym mówili, że generalnie ci, co chcieli głosować na Donalda Trumpa, nie do końca się przyznawali, stąd taki efekt w porównaniu do sondaży. Możliwe. Ja jestem zaskoczona jako kobieta, prawda? Jestem zaskoczona opiniami kobiet, które głosowały na Donalda Trumpa i się tego nie wstydzą. Natomiast dla mnie wybór Donalda Trumpa jest złym wyborem dla Ameryki. A dla czego się obawiają Amerykanie tak naprawdę? Właściwie myślę, że chyba cały świat śledzi teraz i jest to jedna wielka niewiadoma. My wszyscy nie wiemy, o co chodzi, co się stanie, jak będzie wyglądała ta nowa prezydentura, ale oczywiście ja cały czas podkreślam, my jeszcze nie wiemy i cały czas śledzimy na bieżąco to, co dzieje się w telewizji i jest jeszcze wiele stanów, które się nie określiły i czekamy na te określenia. A gdybyś tak popatrzyła pod kątem polskim, naszej ojczyzny, jakie znaczenie może mieć akurat ten wybór Donalda Trumpa, a nie właśnie Hillary Clinton? Myślę, że za daleko sięgamy, jeśli chodzi o za daleko sięgamy, jeśli chodzi o takie porównania. Natomiast ja chciałam też powiedzieć o tym, bo mieszkam w Teksasie, prawda? I ten stan jest dość specyficzny i myślę, że to też warto podkreślić w kontekście tych wyborów, ponieważ myślę, że Amerykanie, ci, którzy myśleli, że Republikanie otworzą oczy i przejrzą i może zagłosują jednak na Hillary Clinton. I to właśnie jest specyfika tego stanu, ponieważ ten stan od przeszło 100 lat był stanem demokratycznym i tak naprawdę w latach, pod koniec lat 90. stał się czerwonym stanem, czyli konserwatywnym stanem. Także są takie stany w USA, które raz są demokratyczne, a raz republikańskie. Tak, raz konserwatywne, więc dlatego czekamy wszyscy na te ostateczne wyniki z tych stanów, które jeszcze nie wiedzą, w którą stronę iść. Natomiast ja miałam bardzo, bardzo cichą nadzieję, że Teksas pójdzie tym razem w stronę demokratyczną i niestety po raz kolejny okazał się czerwonym stanem. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Ewelina Bernacka-Ford, drodzy państwo. Dobrej nocy życzę. Dobrej nocy, tak. Wieloletnia dziennikarka Radia Opole. Trzymajmy kciuki. Może jeszcze coś się zmieni, co nigdy nie wiadomo. Tak jest. Dziękuję bardzo pięknie, Ewelino. W naszym studiu, drodzy państwo, pani dr Małgorzata Bichun, pediatra, bardzo pięknie witamy. Dzień dobry. Powiem ostatnio głośno o grypie bostońskiej, głośno również o ospie. Może rozpocznijmy od tej grypy bostońskiej. Co to takiego? Bo słyszy się o tym, czy jest jakaś różnica między zwyczajną a tą bostońską. Jak poznać? Ale bo to w ogóle nie jest grypa. Mówimy ogólnie choroba bostońska, bostonka, ale tak naprawdę to nie jest prawidłowe określenie tego, co u nas panuje aktualnie. To jest tak zwana choroba stóp, dłoni i ust. I już nam samo określenie tłumaczy, jakiego typu są zmiany. Wysepka. Ja sama też lekko zainfekowana, ale to nie z powodu pacjentów. Rzeczywiście w Opolu i w okolicach tych wszystkich przedszkolach czy żłobkach opolskich bardzo duża ilość dzieci choruje w tej chwili na chorobę. Jest to choroba zdecydowanie wirusowa. I jak każda choroba wirusowa, szybko się przenosi. Choroba najczęściej przenosi się w dużych skupiskach dzieci, czyli przedszkola i żłobki. Przenosi się drogą bezpośrednią, przez dotyk, przez ślinę. Dzieci, wiadomo, są w bezpośrednim kontakcie. Ta droga kropelkowa na odległość mniej już jest zaraźliwa, natomiast najgorszy przepraszam, jest ten bezpośredni kontakt. Jak możemy rozpoznać, jakie są objawy? No bo jeśli choroba ust, dłoni i stóp, to pewnie wysypka. Tak, to wysypka. Natomiast ta choroba tak na początku nie do końca jest tak łatwo rozpoznawalna, bo ona się rozpoczyna jak każda infekcja wirusowa.
wirusowa. Czyli jest kilka dni wcześniej, dwa, trzy dni, dziecko jest takie troszeczkę gorzej się czuje, bo samopoczucie, może wystąpić temperatura tak od 37,5 nawet do 39 stopni. Przy czym ta temperatura jest krótka, krótko. Jeden, dwa dni najczęściej. Po czym pojawiają się zmiany rodziców albo wysypka, charakterystyczne w postaci albo pęcherzyków, albo grudek, albo pęcherzyko-grudkowe są na dłoniach i stopach. Mówię o lżejszych stanach. Bardzo dziecko przyszło i one są piekąco swędzące. Natomiast zmiany w jamie ustnej, które występują, są zdecydowanie trudniejsze do rozpoznania, jeżeli nie ma wysypki, bo może być to aftowe zapalenie płuc, opryszkowe zapalenie płuc tego do końca, przepraszam, jamy ustnej, to nie wiemy. Ale one są takie najbardziej bolesne. Znów mogą być pęcherzyki, nadżerki, takie owrzodzenia w jamie ustnej. Mówimy ust, ponieważ to dotyczy i śluzówek jamy ustnej, ale i wokół ust. Natomiast w tych cięższych postaciach zmiany pęcherzykowo-grudkowo-plamiste pojawiają się czasami aż na przedramionach, również na podudziach, czasami w okolicach pośladków podbrzusza. Także rzeczywiście ta wysypka bywa również uogólniona. A jak leczymy? Właśnie, iść do lekarza czy leczyć samemu? To znaczy myślę, że w takiej sytuacji już warto iść do lekarza. Dlatego, że przede wszystkim niepokoją nas te zmiany w jamie ustnej. Dlaczego? To dotyczy młodszych dzieci. Im nie wytłumaczymy, że no wiesz, musisz jeść i musisz pić. Półpłynne, płynne, chłodne, płynne. To po prostu boli, dziecko ale to nie boli, chce. Dziecko nie je. Tak. Jest rozdrażnione, niespokojne, płaczące i odmawia właściwie picia i jedzenia. W związku z czym musimy my zadziałać wtedy. Sprawdzić, zobaczyć, wykonać badania, może nawet, czy rzeczywiście jest to tylko jakaś infekcja wirusowa, bo tam w rozmazie krwi mamy CRP, badamy czasami, ale niekoniecznie, bo w typowych postaciach, które występują najczęściej, my to widzimy, wchodzi dziecko i tak, moje dziecko ma bostonkę, bo cały żłobek ma bostonkę. No tak. Mówię, nam na wszystkich konferencjach, szkoleniach wiem, że my nie możemy jako lekarzy używać określenia bostonka, ale przyznam szczerze, że często używam, bo są krótka nazwa. Krótka, nazwa i rodzice wtedy wiedzą, o co chodzi. I jak leczymy? Objawowo, przede wszystkim objawowo. Wiemy jedno, chorób wirusowych nigdy nie leczymy antybiotykiem. Więc nie ma takiej opcji. Natomiast na pewno potrzebne są leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe. W cięższych stanach przeciwwirusowe możemy włączyć. Nawadnianie dziecka, pielęgnacja skóry. Czasami to wymaga takich preparatów, jakie stosujemy przy ospie wiecznej, czyli łagodzące świąt. Miałam pacjenta, który po prostu pierwszym objawem były kłopoty w chodzeniu. Jak rozebrałyśmy dziecko, nie było jeszcze widać, natomiast mamy, że nie może chodzić. I już były pierwsze zmiany na stopach, te zmiany później były bardzo rozlane i on rzeczywiście te stopy go drażniły. Zwykle dzieci te starsze to tak swędzi i tyle. I drapią to i pieczą. Tak. I tak przejdźmy właśnie do wspomnianej ospy, bo też jest sezon w tej chwili, tak? Podobno tak. Podobno, bo ja jeszcze u mnie w przychodni akurat jeszcze ospa nie występuje, ale też muszę przyznać, że jest spora grupa dzieci wyszczepionych przeciwko ospie. I to świetnie. I to jest świetnie. Tak, dzieci żłobkowe są w Opolu szczepione przeciwko ospie. W związku z czym, jeżeli tylko życzą sobie rodzice szczepienia, są dwie dawki szczepionki bezpłatnie. Rzeczywiście zbliża się okres jesienny. Ten okres jesienny jest w ogóle tak. I przychodzi grypa, i ospa, i przychodzą innego rodzaju choroby wirusowe. Wirusów mamy całe mnóstwo i trudno im nawet, bo nie zawsze robimy. Ta klasyczna bosonka to są te wirusy koksaki. My nie hodujemy wirusów tutaj. Mówimy wirusowa ogólnie, prawda? I trudno o odporność, bo to trudno. Się może powtórzyć po prostu. Akurat ta choroba dłoni, stóp dłoni i ust nie daje odporności. Można chorować wielokrotnie. Często jest tak, że dziecko wraca do żłobka i po kilku tygodniach znowu wraca z powrotem, jest chore. W odróżnieniu od ospy, która na ogół w okresie dziecięcym, jeżeli się zachoruje, to drugi jest raz... Odporność. Jest odporność. Ten wirus z kolei, całe życie mamy w zasadzie go w swoim organizmie, gdzieś tam bytuje i w niesprzyjających warunkach może po ponownym kontakcie z wirusem ospy w postaci półpaśca wystąpić. Występuje również u dzieci, co zaznaczam, bo kiedyś może tylko u dorosłych, również u dzieci. Także, tak? Czyli pani doktor, w przypadku ospy, jeżeli zaobserwujemy, to charakterystyczne krostki też z tym idziemy do lekarza.
Czy leczymy w domu? To znaczy, zwykle rodzice chodzą, bo się niepokoją, czy coś innego, boimy się powikłań. Natomiast w tym pierwszym okresie, jeżeli nie ma wysokiej temperatury, jeżeli zmiany są łagodne, konsultujemy telefonicznie również, że rodzice dzwonią, mamy możliwość rozmowy z rodzicami. Ospa jest bardzo charakterystyczna, szczególnie taka pełnoobjawowa, bo ten pierwszy moment, kiedy się pojawiają zmiany, to tak naprawdę nie wiemy, ja zawsze mówię, to poczekajmy dobę. I w ciągu doby ta choroba może się rozwinąć. Tu jeszcze chciałabym dodać o propos chorób w ogóle wirusowych, żeby jeżeli dziecko jest w dobrym stanie, ma niezbyt wysoką temperaturę, pije, jest aktywne, to poczekać te 2-3 dni z gorączką, bo przy chorobach wirusowych nigdy nie stosujemy antybiotyku. Ale proszę wierzyć, jak dziecko trafia do trzeciego lekarza, bo dzisiaj ten mu nie dał antybiotyku, i w tej trzeciej dobie otrzymuje antybiotyk, bo już lekarz mówi, no widocznie rzeczywiście coś innego, skoro mama tak mówi. I ma nagle dziecko i wysypkę, i spada temperatura. I teraz tak, czy uczulenie na antybiotyk, czy jakiś świetny antybiotyk, czy jednak to nie było potrzebne. Bo są te tak zwane trzydniówki, prawda, też wirusowe choroby u młodszych dzieci. Trzeba tej cierpliwości. I wracając teraz właśnie do ospy. Bardzo poetycko zawsze, bardzo mi się to podoba określenie, że ospa to jest kropla rosy na płatku róży. I proszę wierzyć, to naprawdę jest różowe tło, pęcherzyk z wodą. Musi być pęcherzyk z wodą, i żebyś tak naprawdę rozpoznali ospę. Bardzo pięknie, pani doktor, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, przenosimy się do Arkadiusza Paneckiego, teraz na sportowo. Dokładnie tak. Ja bardzo się cieszę zawsze, jeśli mogę przekazywać świetne wiadomości dotyczące naszych młodych, zdolnych zawodników z Opolszczyzny, i tak jest dzisiaj. Stanisław Adamkiewicz, Mateusz Lasek są moimi państwa gośćmi. To są zawodnicy Akademii Karate Tradycyjnego z Opola. Witamy. Witamy. Dzień dobry. Chłopaki, osiągnęliście duży sukces. Staszek trzyma w ręku puchar. To jest puchar za zdobycie Pucharu Świata w karate. Opowiedz o tych zawodach. No, było ciężko, no ale bo przetrwaliśmy. W finale obaj się spotkaliście. Powiedzcie mi, czy to miało jakieś znaczenie, że mierzyliście się z klubowym kolegą? Większa motywacja? Nie, my jesteśmy tak z kolegą dobrzy i po prostu trenujemy. I no, przygotowaliśmy się na te zawody, dużo trenowaliśmy i są sukcesy. To ilu zawodników trzeba było pokonać, żeby w tym finale się znaleźć? Nie wiem, z 5. Wcześniej były też zawody o Puchar Mistrza we Wrocławiu i tam z kolei sytuacja była odwrotna, to Mateusz wygrał, a Staszek był drugi. Można powiedzieć, że gdzie nie pojedziecie, panowie, no to walczycie o najwyższe cele. Tak, to jest prawda. Zawsze walczymy o najwyższy cel, nie lekceważymy żadnego zawodnika. A skąd w ogóle pomysł na karate? Jak długo trenujecie i jak zaczęła się wasza przygoda z tą dyscypliną? Bo mama mnie zachęciła do tego i chodzę już 3 lata. Ale patrząc na te trofea, to chyba warto było rozpocząć. No warto. Mateusz? Ja trenuję 4 lata, swoją przygodę zacząłem od przedszkola i do teraz właśnie trenuję. Czekamy w takim razie na wasze kolejne sukcesy. Chłopcy już za chwilę pokażą nam, co potrafią, a my porozmawiamy z ich szkoleniowcami i trenerami, jak wychować młodych adeptów, młodych mistrzów karate. Bardzo uprzejmie dziękuję. Arkadiusz Panecki, wkrótce do Arkadiusza wrócimy. A teraz zmieniamy temat i ze sportu przechodzimy bardziej w muzykę i nie tylko. W każdym razie dzisiaj goście z Muzeum Polskiej Piosenki, a tam wspaniałe warsztaty, proszę państwa. Pani Kaja Marchel, rzecznik prasowy Muzeum Polskiej Piosenki, pani Regina Menarska, koordynatorka projektu Fundacji Siódmy Zmysł, pan Tomasz Pol i pani Sabina Klak. Pięknie witamy. Drodzy państwo, co się tak naprawdę w Muzeum Polskiej Piosenki dzieje i co jutro ma finał, bo to specjalne warsztaty, proszę opowiadać. Więc pracujemy już od niedzieli w ramach warsztatów wokalno-recytatorskich i jest to część działań związanych z projektem Okolice Sztuki, którego realizatorem jest właśnie Fundacja Siódmy Zmysł, którą mam przyjemność reprezentować, i nasz wspaniały partner, czyli Muzeum Polskiej Piosenki. Projekt dotyczy udostępniania kultury osobom z dysfunkcją wzroku, bo generalnie to jest misją naszej fundacji. I w grupie tej znalazły się właśnie zarówno osoby, które są pełnosprawne pod tym względem, i osoby z dysfunkcją wzroku. Wspólnie przygotowujemy koncert, w zasadzie takie przedsięwzięcie teatralno-muzyczne,
która odbędzie się jutro o 19:30 w Muzeum Polskiej Piosenki. Fantastycznie. Pani Kaju, podobno ludzie z całej Polski przyjechali. Jest kilkanaście osób, tak? Tak, jest kilkanaście osób. Są to ludzie z całej Polski. Faktycznie doborowe towarzystwo się u nas zebrało. No i też fantastyczne przedsięwzięcie tutaj dzięki współpracy z Fundacją Siódmy Zmysł Muzeum Polskiej Piosenki może realizować. Pani Sabina była ostatnio podczas warsztatów uczestniczką, tak? Bo takie warsztaty się chyba odbywały w sierpniu. A teraz jest pani wolontariuszką. No i jak po tej drugiej stronie? Tak, spodobało się. Spodobała się praca z tymi osobami. Przede wszystkim byłam zaskoczona swobodą ich, z jaką oni podchodzą do swojej dysfunkcji wzroku. Także wiele nauczyliśmy się również od nich. No ja przy okazji się nauczyłam wiele rzeczy, jak postępować z niewidomymi. I Regina poprosiła mnie o współpracę, chętnie się zgodziłam. Teraz widzimy to, co się dzieje tak naprawdę od niedzieli u państwa. Kilka zdjęć, żeby podejrzeć, jak te warsztaty wyglądają. No i właśnie, panie Tomaszu, jak wyglądają warsztaty? Co robicie? Uchylmy rąbka tajemnicy. To nawet nie koncert, to jest widowisko, które łączy elementy literackie, muzyczne, teatralne. Ten aspekt integracyjny jest cudowny. Powiem tak, że sam fakt współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, my tak potocznie postrzegamy, że to są osoby, które są w jakiś sposób wykluczone. Dla mnie to jest doświadczenie inspirujące. Regina wie nawet, że po tych warsztatach pierwszych, ja byłem też w sierpniu, rozpocząłem pracę swoją zawodową w ramach pracy instruktora teatralnego z osobami właśnie niepełnosprawnymi. To jest cudowne doświadczenie, móc mieć taki kontakt. I chcę powiedzieć, że to są osoby, które są o wiele bardziej zdolne czasami od osób, które... Bardzo wrażliwe. Bardzo wrażliwe i genialne niekiedy, naprawdę. Jest kilka takich osób, które mogą zawstydzić osoby, które są... W cudzysłowie zdrowe, tak? Czy to jest tak, że pracujecie państwo na tekstach konkretnych, czy tworzycie je sami? Bo sam tytuł tego widowiska, jak pan powiedział, to Białoszewski, Stańczakowa i inni poeci. Więc zgodnie z tym tytułem rzeczywiście znajdą się tam teksty Białoszewskiego, przede wszystkim Jadwigi Stańczakowej. Natomiast ci inni poeci to właśnie zarówno autorzy tekstów wspaniałych polskich piosenek, które zabrzmią. Oczywiście wszyscy poeci, piosenki tam się znajdą, są piosenki Osieckiej, Kofty, Młynarskiego, no ale oprócz tego kilkanaście innych jeszcze utworów, ale też teksty właśnie uczestników tych warsztatów sierpniowych, o których już kilka razy wspomnieliśmy, czyli warsztatów tworzenia tekstów piosenek. I w ramach tego naszego jutrzejszego widowiska będzie miała miejsce premiera czterech utworów, które powstały w sierpniu, a do których muzykę skomponował jeden z naszych uczestników, Grzegorz Dowgiało, to jest jeden z właśnie z tych zdolnych, genialnych, o których Tomek pewnie miałeś na myśli. I to będą piosenki właśnie z tekstami również Grzegorza, Agaty Białobrzeskiej, Tomasza Pola i Alicji Żarnowieckiej. Kochani, jakich efektów życzycie sobie? Żeby co było dalej? Bo tu się kończy pewien etap. Bo tak, co było dalej? W sierpniu, jest teraz w listopadzie, będzie kolejny raz. No mam nadzieję, jeśli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które również, które przede wszystkim tutaj udzieliło nam dotacji na ten projekt, oprócz właśnie wsparcia też finansowego udziału naszych wspaniałych partnerów, to bardzo byśmy chcieli, ponieważ też chciałabym powiedzieć, że i to przedsięwzięcie sierpniowe i teraz prowadzi też... Andrzej Głowacki, który jest właśnie reżyserem spektakli telewizyjnych, przede wszystkim nauczycielem piosenki, tak? który wszechstronnie jakby pokazuje, jak rozumieć tekst, jak prowadzić frazę, jak interpretować piosenkę i tutaj wszyscy uczestnicy jakby się czują zainspirowani, także bardzo byśmy chcieli to kontynuować. Jeżeli mogę, nic się nie kończy. To się dopiero zaczęło. Proszę państwa, po sierpniowych warsztatach powstała grupa, która facebookowo się integruje, telefonicznie, mailowo. Tak. Powiem tak, że gdyby policzyć osiągnięcia tej grupy na konkursach, festiwalach, przeglądach literackich, poetyckich, muzycznych, to już jest taki dorobek.
myślę, że to jest dopiero początek. Fantastycznie, czyli jutro będzie zjawiskowo, drodzy Państwo, tak? Zapraszamy. Magicznie. Zapraszamy serdecznie, bezpłatne wejściówki są do odebrania w muzeum, jeszcze Muzeum tak. Polskiej Piosenki, jeszcze ich troszkę zostało, także bardzo zapraszamy. Jutro 19.30, dziękujemy serdecznie i zapraszamy oczywiście. Dziękuję. A za chwileczkę przegląd prasy. Dokładnie. Serdecznie z nami pan Krzysztof Ogiolda, dziennikarz Nowej Trybuny Opolskiej. Panie Krzysztofie, no cóż, pierwsza strona i takie dramatyczne wieści. Potwierdziło się niestety, tak? Nie żyje Opolanka, która zaginęła w Wielkiej Brytanii. Kilka dni temu w tym samym studiu, też to była jedynka gazety, tak? Mówiliśmy wtedy o poszukiwaniach, o tym wielkim wysiłku wielu osób, które próbowały pomóc. Ten aspekt jest pewnie jedynym pozytywnym w tej smutnej, trudnej dla bliskich zmarłej sytuacji. Wiecie, te 4,5 tysiąca osób, które się zaangażowały na Facebooku, media polonijne, tak? To dobrze, że w trudnych sytuacjach, nawet kiedy one się źle kończą, no potrafimy być ludźmi, tak? Potrafimy tak. się angażować. I to jest może, jak mówię, to jasne przesłanie no, trudnego tekstu i trudnego tematu. Dokładnie, ale może jednak nie tylko tak smutno. Co pan jeszcze proponuje z dzisiejszego wydania? Gdybyśmy mieli się odwoływać właśnie do serca człowieka, a właśnie do serca, tak? Do zaangażowania, to oczywiście trzeba by polecać tekst z czwartej strony o małym Michasiu, dwuletnim Michasiu z Ozimka, który musi dostać nowe musi serce. Dostać nowe serce. Ma te liczby sobie łatwo wbić do głowy, tak? Ma 3 poważne wady rozwojowe, ma już ze sobą 2 operacje i potrzebuje jednego serca i 300 euro. Tysięcy euro. Jest numer konta i to właściwie tyle, tak? Nic więcej tłumaczyć apelujemy nie trzeba. O pomoc, apelujemy o pomoc dla dziecka, tak? To oczywiste. Strona 5. To jest coś, co w sumie mnie zaintrygowało, bo tak naprawdę Mikołaje i bombki w sklepach już są, jeszcze tylko kolęd nie słychać. Powiem panu szczerze, że pierwszy raz w tym roku zobaczyłam ozdoby świąteczne już w październiku i to na początku października. Zapytałam się w sklepie pani ekspedientki, czy to nie żart, bo zawsze 2 listopada tak było po wszystkich świętych. No i nie, podobno wyjątkowo wcześnie w tym roku. Tak, zgadzam się z wydawcą dzisiejszym, panią Małgorzatą Kroczyńską, która w komentarzu napisała, że to na szczęście od nas zależy. Tak, jak bardzo sobie damy te święta zabrać nadmiernym wyprzedzeniem. Właśnie. Handel ma swoją poetykę i ja ją szanuję. Sam kiedyś rozmawiałem z rzecznikiem jednej z wielkich sieci i on bardzo poważnie tłumaczył. To chodzi o to, żeby klienci mieli czas na porównanie, tak, ile co kosztuje, mogli wybrać. Ja to przyjmuję z dobrą wiarą. A z drugiej strony wiem, że jak się człowiek od pierwszej niedzieli Adwentu nasłucha kolęd, to się trudno przy nich wzruszyć w Wigilię. Prawda? A jeszcze 45 dni zostało do Wigilii. A jeszcze dużo zostało. Dajmy sobie ten czas. Dobrze. Też jestem tego zdania. Co jeszcze pan poleca? Oczywiście. Myślę, że z uwagą Opolanie przeczytają o mającym powstać niedaleko Okrąglaka o polskim parku sportu, prawda? Zwłaszcza, że tam i tor do jazdy na rolkach i podwieszana bieżnia lekkoatletyczna i hala, w której będzie można uprawiać sporty i boisko trawiaste, więc no, chciałoby się powiedzieć, żeby jak najprędzej, tak? Takich obiektów jak najwięcej potrzeba. Dobrze, mamy dosłownie jeszcze kilkanaście sekund, więc... To odsyłam do Heimatu, którego jestem redaktorem, w dodatku mniejszości niemieckiej. Myślę, że 2 elementy ważne. Po pierwsze tekst o 20-leciu Towarzystwa Dobroczynnego Niemców. Warto pamiętać, że takie istnieje i naprawdę tysiącom ludzi pomaga. Po drugie, pisaliśmy wielokrotnie w NTO o odszkodowaniach za pracę przymusową wypłacanych przez rząd niemiecki. Tak. Warto pamiętać, że te odszkodowania, jak się okazuje, obejmują także dzieci, które do takich obozów trafiły. Bardzo panu dziękuję. Bardzo polecamy dzisiejsze wydanie Nowej Trybuny Opolskiej. Zachęcamy. Jak najbardziej. Odsyłamy do piesku. A teraz wracamy do Arkadiusza Paneckiego i do sportu. Sukces młodych sportowców zawsze cieszy też oczywiście sztab szkoleniowy. Ja właśnie ze sztabem szkoleniowym Akademii Karate Tradycyjnego w Opolu porozmawiam. Pan Jarosław Pindel, instruktor. Dzień dobry. A także pan Zbigniew Sitarz, główny trener Akademii Karate Tradycyjnego w Opolu. Witamy. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, sukces młodych karateków, czy można go porównać z mistrzostwem i wicemistrzostwem świata w tej kategorii wiekowej? Więc Puchar Świata Dzieci, bo to jest ta dyscyplina, w której zostały zdobyte nagrody przez naszą młodzież, jest jakby odpowiednikiem Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Świata rozgrywają się dla starszych zawodników, dla młodych jest właśnie Puchar i oni startują tylko w konkurencji kata.
tak? Czyli układ formalny ruchów, taka jakby walka z cieniem. I tutaj bardzo fajnie, że naszych dwóch zawodników, którzy wiecznie ze sobą rywalizują, spotkali się w finale. Jest to wielki sukces dla nas jako instruktorów, dlatego jako dla naszego trenera, dla naszego klubu, dlatego że to prowadzi do tego, że to, co ćwiczymy, jest na odpowiednim poziomie, jest dobre. Właśnie muszę zapytać, jaka jest recepta na sukces, skoro aż dwóch waszych podopiecznych walczy o najwyższe cele w kraju, a także w zawodach międzynarodowych. Pierwsze to oni muszą chcieć osiągnąć ten sukces, czy jest motywacja, żeby bezpośrednio dotrzeć do zawodników, a później to już jest nasza rola, czy musimy ich odpowiednio przygotować. Najpierw jest forma, czyli to, co widać, to, co sędziowie oceniają na pierwszym miejscu, później zaangażowanie, praca ciała, siła, szybkość. No tych elementów jest dużo i to się składa powoli w całość. Zaczynamy od najmłodszych wiekowych i z wiekiem, jak oni dorastają, tych elementów jest coraz więcej, aż wychodzi kompletny zawodnik, już na wysokim, seniorskim poziomie. No właśnie, proszę powiedzieć, co jest najważniejsze dla tych młodych zawodników, aby ten sukces juniorski przekuć później w tym w pełni profesjonalnym, dorosłym sporcie? Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby ich to cieszyło. Na początku jest ciężko ze względu na to, że to jest trudna dyscyplina. To jest sztuka, jest dużo szczegółów, jest dużo rzeczy do nauczenia się, do zrozumienia, a przede wszystkim opiera się też na odczuciach, co nie jest łatwe do wykształcenia. I kiedy doprowadzamy ich do pewnego poziomu, kiedy już mogą startować na zawodach, kiedy wygrywają, kiedy walczą między sobą, to już zaczyna cieszyć i o to nam bardzo chodzi, żeby to też było przyjemne, żeby to nie jest za karę, to jest w nagrodę, to jest przede wszystkim radość i to jest przede wszystkim dla nich. To wzmaga ich pewność siebie i daje im dobry start na drogę życia. Oni sobie radzą i wygrywają. A kiedy wygrywa się Puchar Świata Dzieci, no to na pewno pewność siebie wzrasta. Życzymy dalszych sukcesów sztabowi szkoleniowemu, a także młodym zawodnikom Akademii Karate Tradycyjnego w Opolu. Dołączamy się bardzo pięknie również do tych życzeń. Pochwalę się. Tak. Moja córka jest brązową medalistką Mistrzostwa Opolszczyzny w karate. No, gratuluję dumnemu tacie. To już wszystko. Także wiesz, kto życie ustawia w domu. Ależ oczywiście, córeczka. A w naszym studiu kolejni goście. Bardzo pięknie witam. Drodzy Państwo, z nami pani Mariana Toskiba z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, pan Krzysztof Żyliński i pan Józef Jatowicz. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, ważny temat. Zacznijmy w sumie od tego, co się dzieje teraz w Młodzieżowym Domu Kultury, od projektu, który dotyczy bulimii i anoreksji. Myśli się, że to tak medycznie i psychologicznie, ale traktujemy to poprzez sztukę. Zupełnie inaczej podchodzi się tak do tematu. Tym bardziej, że to w Młodzieżowym Domu Kultury się dzieje cały ten projekt. Na czym polega, panie Krzysztof? Krótko mówiąc, na dotknięciu tematu bulimii i anoreksji poprzez działania artystyczne, poprzez warsztaty artystyczne. Być może one zakończą się jakimiś pokazami w różnych formach artystycznych. Zaczynając od teatru, kończąc na filmie, poprzez taniec, poprzez plastykę. Te działania wszystkie będą już są w trakcie realizacji. No i tak jak ja od początku mówię, to nie chodzi o to, żeby analizować i zrozumieć poprzez tę stronę medyczną, czy zrozumienia od naukowej strony problemu, tylko dotknięcia od takiej strony emocjonalnej, typowo artystycznej, zupełnie czasami od drugiej, trzeciej strony, nie analizując, nie pogłębiając wartości problemu, o której zresztą koledzy będą za chwileczkę mówić. Ja zajmuję się tą stroną typowo artystyczną, czyli typowo emocjonalną. No to wywołanie o problemie. Mhm. No właśnie, problem jest, dlatego jest to działanie. Tak, dokładnie. Tak się składa, że temat anoreksji, bulimii i nie tylko towarzyszy tak zwanym zajęciom profilaktycznym, które realizujemy w naszej placówce od wielu, prawie 15 już lat. A dzisiaj, w takiej dobie, jak nazwę to, terroru piękna, kultu ciała, wywołaliśmy ten temat, ponieważ uważamy, że jest bardzo, bardzo ważny i potrzebny. Młodzieżowy Dom Kultury, placówka oświatowo-wychowawcza, więc Krzysiu mówi o tych działaniach istotnych, artystycznych, ale staramy się ten aspekt edukacyjny, wychowawczy bardzo mocno eksponować w naszych działaniach. I stąd mamy
od wielu lat spotkania, na których proponujemy różne tematy. O nich za chwilę może kolega opowie. Ja natomiast skupię się na tym temacie jeszcze przez chwilę anoreksji i bulimii. Tak się składa, że możemy dotrzeć, mam nadzieję, do młodzieży w ten sposób. Młodzieży, która dzisiaj ulega wpływom. Myślę, że nie tylko młodzież. Temu kultowi piękna. Nie wiem, otwieramy prasę, media i co się dzieje na stronach internetowych, diety różne, które z jednej strony są potrzebne, ważne. Dobrze jest porozmawiać o zdrowej żywności, ale też czasami, mając na uwadze młodych ludzi, którzy są w okresie adolescencji, rozwoju, szukają pewnych wartości, pewnych wzorców, niekoniecznie radzą sobie czasami z problemami emocjonalnymi. I zaczynając czasami od tej strony psychologicznej, od tego, co się w nich dzieje, kiedy zaczynają dotykać tematów na przykład, no, nazwijmy to, zdrowego odżywiania, kończy się to nieraz problemem. Ale chcą państwo ich przekonać w ten sposób, że nie warto iść, tak? Dokładnie, bo Krzysiu mówi o stronie artystycznej, ale my od wielu lat prowadzimy, mimo wszystko staramy się wprowadzić taką świadomość opartą troszeczkę na wiedzy medycznej. Wspieramy się filmami, z takiej serii Lekcje Przestrogi. To są filmy takie fabularyzowane, o takim właściwie wątku dokumentalnym. One nam pomagają troszeczkę ten problem przybliżyć, bo dzisiaj młody człowiek to właśnie, to obraz, to... Oczywiście, jesteśmy takim społeczeństwem. Tak, tak, więc musimy też szukać takich form dotarcia. To są także zajęcia dramowe. To bazuje na tym, co mogę artystycznie też tym dzieciom, młodzieży przekonać, podać im w takim znaczeniu. I te warsztaty później gdzieś też mają tutaj ważne znaczenie. Ale dodam, co jeszcze w ramach tego projektu. Tydzień temu dotarły do nas dwie panie z Fundacji Drzewo Życia. Udało mi się znaleźć osobę, która, mając w rodzinie problem córki chorej, założyła jeden z niewielu ośrodków leczących terapię w systemie takim właśnie stacjonarnym. Poświęciła właściwie swój własny dom, bo muszę państwu powiedzieć, że ten problem jest bardzo, bardzo trudnym problemem do leczenia. Pani Józefia. Powiedzmy w ogóle jeszcze o tym, co państwo robicie. No, jakie są te działania? Przez te 15 lat, o których Anetka wspomniała, przez Młodzieżowy Dom Kultury przeszło tysiące dzieci i młodzieży wszystkich poziomów szkół. Dlatego, że edukujemy i przede wszystkim uświadamiamy im o szkodliwości zarówno palenia tytoniu, jak i innych używek. Ostatnio jest taki wielki boom na dopalacze. W związku z tym dopiero co odbyła się bardzo konferencja. Ważna konferencja, nie tylko w naszym mieście, ale jednocześnie we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. I chcemy ich przestrzegać przed różnymi takimi zagrożeniami, ale jednocześnie dać im jakąś alternatywę na spędzenie czasu wolnego, bo przecież nie kto inny, tylko Młodzieżowy Dom Kultury, posiadający mnóstwo różnych pracowni i zespołów, może im w tym dopomóc. Kochani, zachęcamy bardzo serdecznie, tak, stronę internetową, tam wszelkie szczegóły na temat działalności bieżącej Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. Młodzież między 12 a 19 rokiem życia na pewno w tym projekcie może wziąć udział. Tak więc zachęcamy. Będziecie mogli pracować tak w takich formach, jakich tylko chcecie. O, bardzo interesujący komórki na komórkach, film o anoreksji i bulimii. Zostawiam sobie jeszcze ten temat otwarty. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. Dziękujemy bardzo i zachęcamy. O godzinie 8 co niesie dzień zobaczmy, co dziś w programie. Łódź, wyjątkowa operacja wszczepienia pacjentce cierpiącej na zapalenie wsierdzia trójdzielnej zastawki. Szczecin, głośny proces apelacyjny Macieja Esz, który jak twierdzi zastrzelił człowieka zupełnie przypadkowo. Oraz Kraków, gdzie radni mają zdecydować o nowych zasadach udzielenia zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Tych zezwoleń ma być o wiele mniej. Program Co niesie dzień czekamy na państwa o godzinie 8, 10 i 12.45. Do zobaczenia. A z nami Karolina Micuń, instruktorka, bardzo pięknie witamy. Dzień dobry. Z nami Milena Syta oraz Natalia Basztabin. I zespół Rytmix z Niemodlina. Mistrzowie Europy. Tak jest. Jak to się stało? Przypomnijcie tą historię.
Udałyśmy się do Łodzi na eliminację, w której dostałyśmy promocję do następnego etapu i zdecydowałyśmy się po prostu spróbować pojechać, tak. I jakimś trafem udało się. Długo zespół funkcjonuje? Pod moją pieczą w tym roku będzie 6. rok. Mhm. Natomiast zespół funkcjonował już wcześniej, niemniej instruktorowie trochę się rotowali. No i pewnie młodzież też. Też, tak. Dokładnie. Tak, a dziewczyny jak rozpoczynały? Ja tańczyłam od 4. roku życia. Aha. Miałam rok przerwy, ale to tak jak byłam mniejsza. Mhm. Ja już tańczę 6 lat z panią Karoliną właśnie. I tak właśnie nadmienię, jeżeli mówimy o tej rotacji, Natalka miała taki przestój, kiedy właśnie zmienił się instruktor, przyszłam ja, to miała rok przerwy właśnie przez to, tak jak tutaj państwo mówicie, że zmiana instruktora, tak? Trudny układ? Tak, właśnie trudny układ, ten, który był wytańczony na Mistrzostwach Europy. Tańczymy go już z trzeci rok. Aha. I teraz trzeci, bo eliminacja jest jakby z roku wcześniej, prawda? I no, dla nas już jest przetańczony. I... Znacie. Tak. Zawsze coś można poprawić, to wiadomo. A dlaczego zdecydowałyście się na taniec nowoczesny? Ponieważ jest to taki szybszy taniec. Energetyczny. Tak, a nie właśnie. Bardzo angielski. Ja się właśnie zawsze zastanawiam, dlaczego. Też nie wiem, ale te piosenki z miesiąc na miesiąc się zmieniają, są bardziej ruchliwe, takie... Czyli coś dla młodych idealnie. To, co ja zauważyłam, bo to często instruktorzy podkreślają, pamiętajcie, uśmiechajcie się, bo przecież jak się tańczy, jak się cokolwiek robi na scenie, to człowiek zapomina o tym, że trzeba się uśmiechnąć, prawda? Jest skupiony na sobie, a tutaj świetnie to wygląda. Pełnia szczęścia, jak tańczycie. A to było wyzwanie tutaj przed kamerami, chyba my wszystkie, nie? Szeroki uśmiech. Duża była konkurencja? Nie było dużej konkurencji z uwagi na to, że jest to dosyć niszowa kategoria. Tą, w której my startowałyśmy, to Street Dance Review. W niej można zawrzeć wszystko. Każdy rodzaj tańca, temat, element, można też zastosować rekwizyt, można tak naprawdę zrobić wszystko, więc gdzieś tam zespoły się też boją tego, bo naprawdę można... albo przypaść do gustu sędziego, albo nie. Tak. To co dalej? Jeśli już macie to mistrzostwo, to co dalej? Dalej rozszerzać się o nowe techniki i startować tam, gdzie jest jeszcze większa ta konkurencja i więcej gdzieś tam można powalczyć. Słuchajcie, trzymamy mocno kciuki, bardzo żeby mocno wam się udało. Za chwileczkę zobaczymy zespół w akcji, tak ale jest. To za chwilkę. Dokładnie tak. Już za chwilę Maciej Nowak i gość. Tak jest, Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki. Bieżące sprawy oczywiście w rozmowie. Przypominamy nasz numer telefonu 605-605-292. Jeżeli państwo chcieliby wystąpić w programie O Polskiej Poranku, złożyć również życzenia. Zachęcamy bardzo pięknie. Zapraszamy. My widzimy się jutro, proszę państwa, teraz energetyczny i bardzo słoneczny, bo dziewczyny na żółto są ubrane w występ taneczny. Zapraszamy. Do zobaczenia. What time is it?
jest, doktorku? Na program zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna.